podobała sztuka Cywilipot? Bardzo fajna. Bardzo mi się podobała, sam w niej grałem i ogólnie myślę, że wyszło ciekawie, interesująco. No, jak na nas bardzo fajnie. Bardzo nie tylko dlatego, że syn uczestniczył. No ja szczerze mówiąc też jakby nie mogę ochłonąć. Cały czas jeszcze przeżywam wewnętrznie to, co przed chwilą zobaczyliśmy wspólnie. No nie była to wybitna sztuka. Nie wiem, no bo to... Tak. Dziękuję bardzo. I przede wszystkim strasznie mi się podobała muzyka. Była, tworzyła piękny klimat i jakby współgrała z całą rzeczywistością. Świetny pomysł i tylko żałuję, że tak krótko. Widzieliście sztukę Cywilipoti? Tak, tak. Jak? Jak oceniasz? Ja jako Matiusz jestem zachwycony, fenomenalnie to zrobili. Ja nic nie zrozumiałem niestety. To dosyć kabaret, znaczy wyszedł taki kabaret, bardzo fajny, mi się podobał. Że to jest sztuka autorska, to jest niesamowite, tym bardziej. Myślałem, że to był Szekspir, ale naprawdę... Albo Głowacki, nie wiem, to właśnie ten. Albo Andrzej Gołota, ale że oni sami to napisali, to naprawdę wielki szacun. Widzieliśmy. Można się było spodziewać takiego humoru, ale była okej. Było śmiesznie. Bardzo mi się podobało. Dzień dobry, jestem absolwentem, jestem absolutnie oburzona. A widziałaś tę sztukę? Zacznijmy tak, od tego. Tak, widziałam w kawiarence. Jestem oburzona, ponieważ absolwenci nie zostali wpuszczeni na sztukę. Uważam, że to jest absolutnie okropne i w ogóle jest mi bardzo nieprzyjemnie z tego powodu. Dziękuję. A żaden absolwent nie został wpuszczony i to jest okropne, bo staliśmy tam. A ja widziałem paru absolwentów wpuszczonych. To jest jakieś kłamstwo i w ogóle okropna, wstrętna rzecz. Wstrętny przekręt sekcji technicznej i sekcji porządkowej. Jestem oburzona. Może tylko ciebie nie wpuścili? Nie wpuścili całej grupy, która tutaj stała. Zawsze absolwenci. Wchodzi nawet Piotrusia Pana, kiedy było 100 milionów osób. Wszyscy weszli, a tutaj nie. Myślę, że największym zaskoczeniem był pan profesor Tomasz Małka. Co zapadło ci w pamięć? A, bardzo ładne stroje. W przyszłym roku może mieć większe szanse na tak, o małe Grand Prix. Wybrali dobrą sztukę jak na pierwszą klasę i całkiem nieźle sobie poradzili. Jak na pierwsze klasy to nie powiem, że bardzo mi się podobała, ale podobała mi się. Pan Małka, moja. Zniszczył system. Tak. Ja bym chciała pochwalić Kubę Puścione, bo moim zdaniem zdecydowanie wyróżnił się na tle wszystkich aktorów. Poza profesorem Małką? Było nieźle, ze wskazaniem, tak powiem tak, jak na pierwszą klasę, nie ma tragedii, jest potencjał na, może za 2 lata będzie zwycięstwo jakieś, nie wiem, ale jest potencjał na pewno, niektórzy aktorzy dają radę, inni trochę mniej. Momentami ona usypiała. Najbardziej mi się podobało to, jak grał Newton. Moje drogie siostry Lakowskie, w takim razie powiedzcie mi, jak podobała wam się sztuka, w której występował wasz kuzyn? No, moim zdaniem... od początku było super i coraz bardziej się rozkręcało. Jak już był samochód, to już w ogóle był odjazd i... Przedstawienie mi się podobało, szczególnie w porównaniu z tym, co widziałam w pierwszej klasie i o czym słyszałam w drugiej klasie. Dobrze, pani tego nie widziała. Dobrze powiedziałam, dziękuję. Nie, generalnie całkiem okej, podobało mi się. W porównaniu z zeszłym rokiem może blado, a nawet bardzo. Golizny za mało, ale podobało mi się. Tak, może widownia śmiała się trochę w niewłaściwych miejscach, na przykład jak zabijali tam albo bini głównego bohatera, ale poza tym bardzo... A, właśnie. Jeszcze nasz brat był najlepszy, tak, oczywiście. Tak, to zdecydowanie. Ja chciałem was zapytać o taką małą rzecz. Czy wy wcześniej widziałyście, posiadaczem jakiego sześciopaku jest wasz brat? Czy to była pierwsza okazja do zobaczenia jego klaty? To było pierwszy raz i może... I powtórzymy to. Do zapamiętania. Świetne, naprawdę jestem wzruszona. Podobała ci się ta sztuka? Tak, pierwszy raz widziałam, ale jestem naprawdę świetna. Świetne role fizyków. No kapitalnie, no zresztą to jest klasa mojego syna, więc innych opinii nie może być. Bardziej przypada pani do gustu? No, główna rola chyba. Tak, znaczy fizyka Mobiusa była tak, prowadzona. A żeńska rola, która ci najbardziej przypadła do gustu? Pani doktor. Ale jedna i druga tak naprawdę, i ta starsza, i ta. Pielęgniarka też, tak? Tak, tak. Naprawdę doskonała gra aktorska. Sztuka Pierścicy bardzo mi się podobała. Kaczki, nie! Bardzo mi się podobała sztuka pierwszej C. Uważam, że byli naprawdę fenomenalni w tym, co zrobili. Nie wierzyłem w to, że może z tego być coś tak
genialnego, udanego i myślę, że David Sharma był po prostu kwintesencją całej tej sztuki. No po prostu była treściwa, krótka i dobrze zagrana całkiem. Fajnie zagrana, taki adekwatny sposób, o, co nie? Bo nie zrobić. Adekwatny do czego? Adekwatnie do festiwalu, bo chodzi o to, że pierwsze klasy albo biorą coś strasznie trudnego i im to nie wychodzi, albo chcą zrobić pseudo-komedię, którą wydłużają, żeby trwała 40 minut. Oni zrobili adekwatnie 20 minut fajnej sztuki, bardzo sprężystej w swym tempie. No najbardziej podobał mi się Dziadek. Jola Starca. No, bardzo mi się podobał koncert na końcu pana, nie wiem jak się nazywał. Ale bardzo ładnie śpiewał, może się trochę wstydził i chował za Kotarą, ale bardzo ładnie. No cóż, jeleń jak jeleń, z pompą, ale na temat, bardzo ładnie. Żaba, powiedz mi, jak podobała ci się sztuka klasy pierwszej sceny? Ej, ona naprawdę była fajna. Ej, też się podobała. Ja jestem naprawdę w szoku, bo nie spodziewałam się, że ona będzie taka fajna, ale ona była dobrze dobrana do klasy i... Śnieg pada! Śnieg pada! Z nazwisk Jan Wnorowski, Weronika Nowosielska i Żaba, znana też jako Monika. Zdają się jak dzicy. Gdzie jest Polska, którą nam obiecywaliście? Ja się pytam. O, i Dudzian też się. Nic nie robią, tańczą, kręcą tylko dupami. Po prostu gardzę czymś takim. Gardzę, po prostu gardzę, mi jest smutno. Gdzie, przepraszam, jest ta Polska, którą nam obiecywaliście? Gdzie ona jest? Gdzie jest ten festiwal, na którym wszyscy sekcyjni są bardzo, bardzo pracowici i nikt się... Proszę, jeszcze sobie ściągają kolejnych. Co tu się dzieje do... słowa? Wystarczy! Cenzura! Nie będziemy rozmawiać w takich drogich złościach. Dziękuję bardzo, idziemy tam.